Lake Charm w stanie Victoria, w północnej jego części stanu, niedaleko do Murray River. 457 hektarów. Głębokość nie znam, nie wiem, ale na pewno nie jest zbyt głębokie. Byłem nad tym jeziorem w 2018, czyli w ubiegłym roku, pod koniec wiosny australijskiej. Jestem dokładnie w tym samym miejscu, co byłem poprzednio. Poprzednim razem złowiłem tutaj pięknego konia. To była jedyna ryba, którą złowiłem. Dzisiaj już jest po południu, godzina 14. Postawiłem wędki na rosówki tym razem. Poprzednio miałem na krewetki, tym razem na rosówki. Mam również krewetki, ale próbuję pierw na rosówki, bo myślę, że okoń może prędzej na rosówkę uderzy, chociaż są tutaj inne ryby też. Nie wiem, zobaczymy, czy coś złowi, czy nie. Czy może będzie cisza przez dłuższy czas, jak poprzednim razem i tylko jedna ryba. Pogoda, podobnie jak wczoraj, 28 stopni, z tym, że dzisiaj jest wiaterek, nawet czasami porywisty. Wczoraj było bardzo spokojnie, dzisiaj jest raczej wiecznie. No, spędzę dzisiejsze popołudnie przez noc i jeszcze troszeczkę jutro z rana tutaj i już będę wracał do Adelaidy. Nie wiem, kiedy wyruszę na następną wyprawę na jeziora i na które jeziora. Na razie to tak tylko przy okazji kilka jezior. Nie mając łódki ani żadnego, nic na czym mógłbym pływać, łódka, kajak, kanu albo nawet ponton, trudno będzie łowić na jeziorach, bo wiele z tych jezior nie ma dostępów, albo są bardzo zarośnięte, albo trudno o dojazd w ogóle do jezior. Więc nawet jeżeli dojadę, to i tak nie gwarantowane, że cokolwiek złowię. Także nie wiem, czy ta cała moja myśl łowienia na jeziorach jest dobra, czy nie. Będę starał się od czasu do czasu może jeździć na niektóre jeziora. Zobaczę, jak to będzie. Po prostu jak będę się czuł, w tej chwili jestem zmęczony trochę. No, jak przyjdzie ochota, to ruszę na kolejne wyprawy na jeziora. No, zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy, jak będzie dalej. Na jednej wędce coś mam zaczepionego, nie wiem co, na robaka. Ciągle coś ciężko, ale to nie szarpie się. Prawdopodobnie może jakieś drewno albo coś się zaczepiło. Ciekawe, co ja wyciągnę.
moje niby drewno okazało się być karpiem. Mam drugie branie. Jeszcze raz, to jest pierwszy karpik, kilogram, trochę więcej jak kilogram może, a to już druga sztuka, kilo 800, więc większy od poprzedniego. Obydwa karpie złowiły się w tym samym czasie, dwa brania jednocześnie, jednego wyciągnąłem i już drugie branie. Więc wiadomo, że są tutaj karpie, na pewno. No, zobaczymy, jakie inne ryby jeszcze by się udało dzisiaj złowić. Na razie mamy dwie sztuki, już z samego początku. Zmieniłem bait na obydwu wędkach. Tym razem założyłem krewetki. Zobaczę, jakie będą brania na krewetki. Czy będzie tak samo jak na robaki, czy będzie inaczej, czy w ogóle nie będzie brania.
niełatwo jest wyciągać rybę, gdzie pierw trzeba załączyć jedną kamerę, drugą kamerę, trzecią, dziesiątą, a w międzyczasie jeszcze wędki się poplączą i dopiero zaczyna się galimatias. Dobrze, że ryba się jeszcze nie odczepiła. Karp oznaczony numerem 3, nieco większy od poprzedniego, kilo 900. Złowił się na krewetkę, więc i krewetki, i robaki pracują tak samo, podobnie. Można złowić karpie na wszystko. A ja bym chciał złowić jakąś inną rybę. Na razie zadowalam się karpiami. Po trzech braniach karpia, które nastąpiły jedno po drugim, nastąpiła również dłuższa przerwa. Już jest ponad półtorej godziny i niedługo będzie dwie godziny, jak nic nie bierze. Nie wiem, czy po prostu w tym momencie przepływały jakieś karpie i brały, a w tej chwili już odpłynęły, czy coś innego. No trochę dziwne, bo było jedno po drugim branie, a w tej chwili jest zupełna cisza. Nasta w nocy, no i mam branie, złowił się karp.
prawie 2,3 kg. Spałem, ale spałem bardzo lekko i słyszałem nagle szarpnięcie na wędce, bo jestem, samochód jest blisko wody. No i obudziłem się w momencie, gdy właśnie ryba wzięła. 2,3 kg. I znowu mam kolejnego żółwia na jednej z wędek. Myślałem, że będzie ryba, a to kolejny żółw. Żółw. Coś ostatnio dużo tych żółwi się łowi. Zaczepia. Jest godzina 5 rano, jeszcze jest ciemno, ale za pół godziny zacznie się rozjaśniać. Na dwóch wędkach miałem dwa żółwie.